Cześć! Z tej strony Iwanka Karpik i zapraszam Cię dziś do kolejnego filmiku o językach miłości. Z poprzedniego nagrania dowiedziałeś się o tym, czym są języki miłości, jakie mają ogromny wpływ na jakość naszego związku oraz mam nadzieję zrobiłeś test i wiesz, w którym języku miłości mówisz. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym, ale niestety niedocenianym języku miłości, zwłaszcza o języku miłości dotyku. W Polsce mamy tak, że ten język miłości jest taki bardziej odepchnięty. Jeżeli weźmiemy na przykład państwa południowe, czyli Włochy czy Hiszpanię, to u nich na dzień dobry od razu jest na powitanie, jest buziaczek w policzek, przytulenie, ludzie są otwarci, gdzieś dają sobie ten dotyk, pokazują w taki sposób miłość. Natomiast niestety u nas jest bardziej oficjalnie, bardziej chłodno, jest po prostu ręka na powitanie. A jak dowiecie się za chwilę, dotyk jest ogromnie potrzebny i niestety na przykład był taki prowadzony okrutny eksperyment za czasu króla Fryderyka II, króla Sycylii, eksperyment deprywacyjny. Chcieli wtedy stwierdzić i zobaczyć, w jakim języku dziecko zacznie mówić jako pierwsze niemowlę. Urodzonych niemowląt odebrali od ich matek i dali im matki zastępcze, które mieli ich tylko karmić i przywijać. W taki sposób chcieli zobaczyć, czy to będzie pierwszy język hebrajski, łaciński czy grecki. Niestety ten eksperyment musieli przerwać, dlatego że część dzieci zaczęła chorować i umierać, a z tego co przeczytałam w badaniach, później w ciągu półtorej roku umarły wszystkie dzieci. Dlatego, że nie otrzymywały tej miłości, nie otrzymywały tego dotyku, czyli samo jedzenie i przewijanie i pielęgnacja nie wystarczy. I to już nam może powiedzieć bardzo dużo, jeżeli wiemy, że naszym językiem miłości jest język miłości dotyk, albo naszego partnera właśnie jest język miłości dotyk, to wyobraźcie sobie, jeżeli gdzieś tam przez całe życie, można powiedzieć, nie dawaliśmy tak na maksa tego dotyku, tego przytulania, nie pokazywaliśmy w taki sposób tę naszą miłość, to jak ten nasz partner może się czuć? Bardzo ważne jest tutaj również jest to, żeby odróżnić ten język miłości i dotyk między partnerami, dotyk rodzica a dziecka, dotyk przyjacielski. Bo partnera dotykamy zupełnie w inny sposób, to może być i dotyk taki przyjacielski, i dotyk seksualny. Dziecko też jest zupełnie inaczej, przytulamy chłopczyka i przytulamy dziewczynkę oraz przytulamy niemowlę. Na początku niemowlę chcemy cały czas przytulać, bo jest słodki, właściwie cały czas samo do nas lgnie. Natomiast z czasem, kiedy dzieci wyrastają, no to już jest troszeczkę trudniej przytulać chłopca czy przytulać dziewczynkę, nie za bardzo wypada. Ale dzieci bardzo ogromnie potrzebują tego dotyku. Z chłopcami tutaj jest tak, bo dziewczynki łatwiej jest jednak przytulić, bo są takie bardziej pogodne, takie miłe, same chcą się przytulać. Natomiast chłopcy też potrzebują tej uwagi, bo jeżeli nasz młody mężczyzna mówi w języku miłości dotyk, czyli w taki sposób rozumie, że jest potrzebny, że jest kochany, a my gdzieś go nie przytulamy, no bo chłopców nie wypada przytulać, no to wtedy można w inny sposób pokazać tą miłość. Gdzieś na przykład, nie wiem, czy posiłować się, czy po prostu poklepać po ramieniu, czy gdzieś tam rozczochrać włosy, żeby w taki sposób dotykając go, okazać mu tą naszą miłość. Z partnerem jest tak, że jeżeli na przykład nie wiemy, że nasz partner ma język miłości dotyk, no to on często jest tak, że on sam nam to okazuje, bo zazwyczaj pokazujemy miłość w tym języku, w którym mówimy. Czyli jeżeli moim językiem miłości jest dotyk, jak gdzieś tam będę cały czas chcieć tego partnera przytulać. W momencie, kiedy to już wiecie, to wtedy jest o wiele łatwiej tą potrzebę zapełnić. Z dotykiem i z językami miłości jest tak, jak z bakiem paliw. Jeżeli nie zatankujesz, to nie pojedziesz. Regularnie, codziennie trzeba go napełniać. Nie, że kiedyś tam powiedziałem, kocham Ci, przytuliłem Cię raz w tygodniu i tego wystarczy. To trzeba robić codziennie, dlatego żeby jak najwięcej w tę miłość wlewać, jak najwięcej do tego podrzucać tego drewna do tego ognia i żeby też jak najwięcej potem z powrotem dostawać. Bardzo jest ważne i chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, jeżeli osoba mówi w języku miłości dotyk, albo jeżeli my mówimy w języku miłości dotyk, to są uczuciowcy, dotykowcy, to mają bardzo delikatną, bardzo wrażliwą skórę. Czyli tutaj, jeżeli kiedyś było tak wychowanie dzieci, że gdzieś tam dostało się paskiem czy klapsa, to bardzo, bardzo boli, o wiele bardziej niż osób, które nie mają tego języka miłości jako głównej, ponieważ ta skóra jest bardzo delikatna, bardzo wrażliwa. Całym sobą odbieramy to, że jesteśmy kochani, że jesteśmy zapotrzebowani, że jesteśmy akceptowani. Chcę, żebyście tę wiedzę wprowadzili, żebyście na przykład zobaczyli, jeżeli jest partnerem, łatwo można wykonać test, z rodzicami też można wykonać test, który Wam rzucałam w poprzednim filmiku. Natomiast z małym dzieckiem, czy na przykład z takim, załóżmy, starszym niż troszeczkę dzieckiem, to można wyczuć, bo wtedy widzimy, że to dziecko chce się przytulać, gdzieś tam cały czas jest przy nas, cały czas się dotyka czy za rękę, czy za ciało. I żeby to dziecko nie odtrącać, i żeby też tego partnera nie odtrącać, a dawać w taki sposób miłość.
Zastanówcie się nad tym, ponieważ moim zdaniem to jest jeden z najbardziej zapotrzebowanych języków w naszych czasach, bo bardzo potrzebujemy gdzieś tej bliskości, tej miłości. Z mojej strony to na dziś byłoby tyle. W następnych filmikach opowiem Wam o 3 pozostałych językach miłości. Został nam jeszcze język prezentów, język wspólnie spędzonego czasu, język afirmujących słów, a właściwie 4. I język dotyku. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!